Chwytasz mocno piłkę po odbiciu od ziemi, poruszając się krokiem obronnym. Cały czas twarzą w tamtą stronę. Popatrzcie na kolegę. Mocno chwytam, rozgrzewając ramiona, dłonie do chwytu. Start. Rozgrzejemy się jeszcze w taki sposób, że będziemy krążyli ramionami mocno w przód i odbijali obiema dłońmi piłkę przed sobą. Onion, zademonstruj ćwiczenie, mocno obszerne i możesz podskakiwać. Hop, rozgrzewam jeszcze bareczki. Jedziemy, start. Pierwsze, co to jest podanie i z tym się wiąże też chwyt, tak? Podanie musi być mocne, celne i za podanie odpowiada kto? Podający, ale równie ważny jest zawodnik, który chwyta piłkę, więc żeby on mocno chwycił i dokładnie, musisz pokazać 10 palców, łokcie mają być lekko ugięte, tak, prawie że wyprostowane ramiona i musimy stworzyć koszyczek, tak, czyli palce muszą być szeroko. Jedziemy, go, pas. Pas, sprint, close out, fake, pas. Hop, pas, szybko to robisz, hop, pas, pas. I sprint, close out, hop, pas. Uwaga, stop. Nie chciałbym, żeby była taka sytuacja, że facet biegnie i zatrzymuje się, bo on jest biernym obrońcą, a my robimy coś takiego. Nie, mam zaatakować, czy ja stwarzam linię podania, tak, czy tutaj, ale mam być nisko na nogach i kontrolować, co się dzieje z moim ciałem. Inaczej piłki będą latać po ścianach. Tak? Ważna praca nóg jest. Hop, dobrze. Hop, ekstra. Chwyć, chwyć, chwyć dwie ręce. Ja mam, zobacz, tu ręce, jakbym był skoczniejszy, to bym przechwycił to podanie. No dalej. Dobrze. Dobrze, ale ja tu stoję. Ja będę mówił, ty będziesz pokazywał. Teraz tak, za chwilę wykonacie rzut trzema palcami, tak? Nie całą dłonią, tylko trzema palcami. Środkowym, wskazującym i kciukiem. I chciałbym, żebyście zaczęli ćwiczenie. Stopy są równolegle. Jeżeli będę wykonywał ćwiczenie prawą dłonią, to prawa stopa lekko o pół stopy wyprzedza lewą. Kolana mamy ugięte, tułów prosty, piłkę trzymamy sobie na razie pięcioma palcami, natomiast jak przeniesiesz piłkę do góry, to tutaj musi być, to nie jest łatwe, no przenieś piłkę, to nie jest łatwe, musisz szeroko trzymać te trzy palce, żeby piłka między piłką a dłonią powstał tak zwana luka, żeby piłka nie leżała na całej dłoni. I po to jest to ćwiczenie, żeby cały czas akcentować ten element. Natomiast drugą rękę trzymam pod łokciem, tak? I moim zadaniem jest z tej pozycji wykonać rzut tak jakbym chciał rzucić do kosza. Kolega trzyma ręce dwie wysoko i patrzysz, czy kolega zrobił to samo, to co trener przed chwilą mówił, tak? I twoim zadaniem jest wykonać rzut wysokim lobem, żeby rotacja piłki była jak najwyższa i wsteczna. Czyli teraz musi być wysoki lob. OK, chłopaki? Tak? Nie spieszymy się z tym, robimy to bardzo wolno i dokładnie.